Kiedyś psie zaprzęgi stanowiły doskonały środek transportu, dziś wykorzystywane są głównie w sporcie i rekreacji. W Polsce wyścigi psich zaprzęgów organizowane są od początku lat 90. Na czym polegają takie wyścigi, można było dowiedzieć się w niedzielę 10 lutego w Ustroniu na Czantorii. Klub sportowy psich zaprzęgów z Katowic przygotował pokazy i przejażdżki psimi zaprzęgami, z których mogły skorzystać dzieci. Na czym to w ogóle polega ten sport, czy zawody psich zaprzęgów? Sport polega najpierw na wychowaniu psa i dostosowaniu go do biegania, żeby po prostu chciał pies biegać, żeby sylwetkę już usportowił i był w miarę silny, wychowany przede wszystkim. No i druga sprawa, jak zaczynamy zawody, to zaczynamy od małych kroczków, typu najpierw canicross się to nazywa, dyscyplina sportowa, w której na pasie się przypina psa, jest to specjalny taki pas maszerski, się po prostu biega z psem na niewielkie dystanse, bo to jest około 2 kilometrów do 3, na zawodach się zdarza i więcej, ale tak do treningów to tak tyle wystarczy. Następną dyscypliną jest bikejoring, to jest przejazd rowerem z jednym psem, z tym, że pies musi mieć powyżej 18 miesięcy już. Następną dyscypliną to już są skutery. Skutery już mogą być prowadzone przez dwa psy i maszera. No i później już są dyscypliny większe, typu już zaprzęgi. Jeżeli nie ma śniegu, to jeździmy na wózkach trójkołowych, czterokołowych i to już są zaprzęgi powyżej 4 psów. Niekiedy się starza i 12 i więcej. No a jeżeli aura dopisuje i jest bardzo fajna pogoda, tak jak tutaj widać dzisiaj, no to jeździmy na saniach. Przejażdżki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci patrzyły z niedowierzaniem, jak sanie, na których siedzą, ciągną psy. Niektóre maluchy po raz pierwszy miały okazję zobaczyć z bliska i dotknąć te duże, silne czworonogi, ale jak się okazuje, spokojne i towarzyskie. Takich piesków jest bardzo dużo w schroniskach i właśnie ludzie nie wiedzą, jak się z nimi obchodzić i dlatego one tam trafiają, a to są bardzo fajne, przyjazne psy. No ale raczej nie są to kanapowce, to są psy, które naprawdę potrzebują dużo, dużo ruchu i tutaj jak najbardziej rower, narty, czy nawet biegać, czy ten z takimi psami, to bardzo, bardzo fajna sprawa, nie? Psy zaprzęgowe pochodzą od psów pierwotnych. Są to zazwyczaj tak zwane psy północy, których nie zabrakło w niedzielę na Czantorii. To jest akurat Alaskan Malamut, te dwa, co tu stoją. Następny tam jest samojedzik u góry. Ten, no i haskie, które nam wybyły akurat dzieci wozić. Ale praktycznie psy północy, bo jest też dużo raz, bo są i Alaskany i które się nadają też, tak? Nadają do biegania, nie? Praktycznie każdy pies będzie biegał, tylko no wiadomo, że nie będą biegały amstafy i takie ciężkie psy obronne, bo to jest inna budowa ciała i w ogóle może to psu zaszkodzić, a te właśnie są stworzone do wysiłku takiego fizycznego, do ciągnienia, no i do ruchu, do dużo sportu. Członkowie klubu opowiadali o specyfice tego sportu, metodach treningu, potrzebach i pielęgnacji, a także charakterach psów zaprzęgowych. Jak ich dobieracie? Bo pewnie to też chodzi o charakter. Nie każdy pies z każdym może biegać. Tak. No i tutaj też są problematyczne niekiedy ten, bo jeden się po prostu polubi, drugi się nie polubi. Tak jak w życiu codziennym, nie? Ale naprawdę dobrać te psy trzeba umieć. Po prostu trzeba próbować i trzeba je jakoś łączyć w parę i próbować. Bo nieraz jest tak, że raz się nie lubią, ale po drugim, trzecim, czwartym treningu i właśnie pracy z psami się układa zaprzęg z tych, co się nie lubiły i jest zaprzęg 12 psów, nie? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.